Witam Was w kolejnym odcinku, z tej strony Ikary. W tym odcinku pokażę Wam quest na katanę, gdzie można ją tutaj zdobyć na Rotgardzie. Żeby przejść tego questa, to trzeba mieć co najmniej poziom 4, żeby móc wyjść z miasta. Jest potrzebna do niego łopata, lina, no i z 10-15 małych porcji do życia. A miejsce, które nas interesuje, znajduje się za skałą, w której mieszka ten cały druid. Są takie trzy groby, jeden z nich trzeba rozkopać, ten pośrodku. Po drodze możemy się natknąć na spidery, poison spidery, szkielety, rotwormy, wilki, no i tyle. Oczywiście nie trzeba z nimi walczyć, można je również omijać. Do tego są również przydatne porcje do życia, te małe, tak więc możecie sobie tutaj używać. No i w tym momencie znajdujemy się za tym wzgórzem, gdzie ten druid ma swoją posiadłość. Tutaj na górze jest palma, na dole zdobyliśmy tą książkę, którą później wymieniliśmy na krótki miecz. Czyli na lewo od palmy pakujemy się do góry. Mamy tutaj trzy groby, jeden z nich trzeba rozkopać przy użyciu łopaty, no i wchodzimy do środka. No i tutaj w środku mamy tylko jedną drogę do przejścia. Znajdziemy kilka spiderów, jednego poison spidera. Nie są to trudni przeciwnicy do pokonania, no ale można ich również ominąć. Gdyby nas jakiś potworek zablokował, to możemy go przesunąć. A gdyby nam zaczął jakieś trudności sprawiać, no to mamy zawsze możliwość użycia jakiejś porcji z życiem. No i na drugim poziomie mamy tutaj szkielety. Na nie trzeba troszeczkę już uważać. Oni mają aż 50 punkcików życia, dają 35 punktów do doświadczenia. Potrafią tutaj zadać aż do 25 obrażeń normalnych. No i jeśli chodzi o wykradanie życia, to 13 punkcików życia mogą nam wykraść. No i od nich można wydropić bardzo fajne itemki, takie jak mace, Viking helmet, czy tam brązową tarczę, toporek, miecz i do 10 sztuk złota. Oczywiście jeśli macie mały poziom, no to z nimi nie walczycie, omijacie je, biegniecie tutaj na prawo. Tutaj jest miejsce, gdzie trzeba użyć liny, tak więc używacie ją, no i na górze są rotwormy, tak więc trzeba na nie bardzo uważać. One są o wiele silniejsze od szkieletów, mają życia 65, dają 40 punkcików doświadczenia normalnie, można z nich wydropić mace, no i miecz. Pożywienie do 27 sztuk złota, no i one tutaj bardzo potrafią przywalić, aż do 40 punkcików życia nam są w stanie odebrać. Tak więc mace i miecz możecie sobie wydropić na szkieletach, a tutaj możecie już przychodzić mając poziom 20 wzwyż, ponieważ to są potworki, które dają troszeczkę więcej doświadczenia niż normalnie. A na niskich poziomach no to o wiele więcej stracicie niż zarobicie. A z Rotgardu normalnie się wychodzi mając poziom 8, tak więc wy wybicie sobie z głowy, żeby tutaj z nimi walczyć. Dobra, ja sobie je tutaj pokonam, dlaczego by nie, no i później wpakuję się do tej dziury na prawo. Obejdę sobie jeszcze tą planszę tutaj dookoła, zobaczę, czy jakiegoś rotworma to jeszcze nie spotkam, żeby sobie go zabić. Na górze tutaj mamy ciało człowieka, w którym jest mały toporek, który później mógłbym sobie wymienić na killów, no ale to zrobię w kolejnym odcinku. Albo później się wezmę, no i po niego wrócę. A w tym oto miejscu, jeśli odpowiednio się ustawimy, przejdziemy, no to uaktywnimy kolejne z zadań tutaj na Rotgardzie. Ponoć można tutaj zdobyć Spike Sworda, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to jest możliwe. No ale jakbym coś takiego dostał, to byłbym zajumiaszczo uchachany. Ja bym wam tutaj nie radził kombinować, tylko wpakować od razu do tej dziury na prawo, nie walczyć z tymi rotwormami, bo to się nie opłaca. No i tutaj mamy poison fieldy. Tutaj są nam bardzo potrzebne te porcje z życiem, ponieważ pasowałoby sobie tutaj troszeczkę je tutaj uzupełnić. No i przechodzimy po tych poison fieldach. Nie mamy innego wyboru. One nas tutaj biorą, no i zatruwają. No i na górze mamy dwa rotwormy, na które trzeba bardzo uważać. Oprócz tego mamy tutaj ciała ludzkie, w których musimy znaleźć klucz. Ja tutaj wszystkie wezmę, no i przeszukam, żeby wam dokładnie pokazać, że tutaj nic nie ma poza tym kluczem. No i pokażę wam ciało, w którym znajduje się ten klucz. No i jak niebezpieczne potrafią być te rotwormy. No i srebrny klucz znajduje się tutaj na lewo w jednym z ciał. Trzeba było przesunąć jakieś inne ciało, które było na tym ciele. No i zasłaniało je. Posprawdzałem sobie wszystkie ciała, żeby sprawdzić, że naprawdę w środku nic nie było. Schodzę teraz na dół, gdzie mam jednego szkieleta, są drzwi, które są zamknięte. Tak więc przy nich używamy naszego srebrnego klucza, no i pakujemy się na piętro niżej. No i w tym pomieszczeniu mamy dwa szkielety, jednego rotworma, który jest zamknięty tutaj za drzwiami. Wcześniej zdobyty klucz do tych drzwi nie pasuje, tak więc jest przewalone. Dużo osób na początku by się tutaj poddało i questa nie zaleczyło, no ale tutaj na prawo, na samej górze wystaje taka dźwignia, którą trzeba wziąć, no i pociągnąć, żeby otworzyły nam się drzwi.
Po czym od razu te krwiożercze bestie się na nas rzucają, tak więc możemy tutaj przyblokować przy drzwiach, no i powoli sobie je pokonywać, no albo je wziąć normalnie, wyciągnąć z tego pomieszczenia, następnie wejść do środka, no i się tam zamknąć. Obszukujemy wszystkie ciała, w jednym z nich znajdujemy Viking Helmet, który ma obrony 4, waży 39 uncji. Jest to prawie najlepszy hełm do zdobycia tutaj na Rotgardzie, a w następnym jest katana. W poprzednich wersjach tej gry w środku był również ten ghoul, który był bardzo mocny i bardzo dużo postaci tutaj ginęło przez niego. No i jest moja wymarzona broń katana, 16 do ataku, obrona 12 plus 1, waży 31 uncji. No i jest to miecz jednoręczny. No i oprócz Spike Sworda jest to najlepsza broń w całym Rotgardzie, którą można ją tutaj zdobyć. Dla postaci, które zdecydowały się walczyć w zwarciu mieczami. Ona jest lepsza od macet, tak więc sobie ją wymieniam. Pakuję się w teleporcik, no i wychodzę już na zewnątrz. Nie pozostaje mi już nic innego, tylko wrócić się tą samą drogą do miasta. Czyli po drodze znowu musimy przejść przez te Poison Fieldy. Mamy tutaj znowu te Rotwormy do pokonania. Tak więc pamiętajcie, żeby się uzbroić w odpowiednią ilość miksturek do życia. Ja w tym momencie włączę sobie speeda, wrócę się do miasta, posprzedaję sobie wszystkie rzeczy, ponieważ tutaj mamy 0 kappa, czyli 0 możliwości brania jakichś tam przedmiocików. Następnie wrócę się po tego małego aksa, no i wymienię sobie go później w mieście na kill off. Czyli pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, no to damy się do Obiego, sprzedamy mu tą całą macę za 30 sztuk złota, a następnie u Dixie Viking Helmet za 25 sztuk złota. A na samym końcu u Lili uzupełnię sobie miksturki z życiem. Jedna taka miksturka kosztuje 20 sztuk złota, tak więc kupię sobie ich 5. W tym momencie mam 15. No i u niej można sprzedać również puste butelki za 5 sztuk złota, no to sobie szybko tutaj sprzedam. 300 sztuk złota mogę sobie wymienić tutaj w banku na 3 sztuki platyny, żeby zwiększyć sobie tutaj przez cały czas kappa. No i w ten oto sposób moja postać została ogarnięta. Ja w tym momencie zrobiłem katana quest, czyli zdobyłem Viking Helm, no i miecz katana. No i po krótkim cięciu zajmiemy się również pick questem, czyli kill offem. Tak więc wrócimy się na miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Udamy się do tych grobów, żeby je znowu rozkopać. Tym razem przejdę się tutaj górą. Wcześniej byłem zmuszony powrzucać niektóre rzeczy na ziemię, ponieważ nie miałem więcej kappa, tak więc wróciłem się do miasta, moją postać ogarnąłem i teraz mogę sobie je normalnie pozbierać z podłogi. Dobra, jesteśmy już w miejscu z Rotwormami, tak więc udaję się jak najszybciej do zwłok, wyciągam ten malutki aksę, no i przechodzę tak, żeby mnie tutaj nie atakowały. Tym razem nie będę chciał się z nimi tutaj bawić, żeby mnie tutaj nie obeszły, żeby zbyt długo czasu nie tracić, żeby je nie zabijać. Tak więc tutaj trzeba być bardzo uważny, żeby one was tutaj nie obkrążyły, ponieważ żeby je poprzesuwać trzeba troszeczkę czasu, no i przede wszystkim miksturek do życia. Dobra, Small Axe zdobyliśmy, teraz wracamy się do miasta. Ja oczywiście drogę wam tutaj przyszyprzę, żeby nie było zbyt długo. Jakieś potworki mnie tutaj słabo atakują, tak więc ja sobie tutaj porozwalam, żeby dostać jakieś punkciki do doświadczenia. A następnie udamy się już do mostku, no i na lewo do Aldiego, u którego piszemy hi, picyk, yes, no i w ten oto sposób otrzymaliśmy kill off, dzięki któremu będziemy mogli rozkopywać dziury, których nie możemy odkopywać przy użyciu zwykłej łopaty, on tutaj waży 45 uncji aż. Możemy dać tutaj również tradę, no i możemy u niego kupować różnego typu przedmioty, typu łopata, lina, plecak, jakiś tam worek. Pochodnia, wędka, robaczki, dzięki robaczkom, no i wędce możemy łowić sobie rybki. A możemy mu sprzedać łopatę, linę, no i wędkę. Czyli w tym odcinku zdobyliśmy sobie wikingowy hełm, katanę, no i killów. Bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, dawajcie łapki do góry, subskrybujcie mój kanał, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Pa, pa.